Witam ponownie Państwo. Jestem na spacer w lesie bieleńskim i jak widać jest piękny, słoneczny dzień. Zaraz będzie wiosna. Jestem bardzo podekscytowany, co się dzieje z kanałem. Mamy teraz ponad 35 Tysięcy subskrybentów. Ostatnio te shorty, które ja robię, są bardzo popularne, więc zapraszam wszystkich nowych ludzi, i witam. I możecie zobaczyć, co więcej mam na kanału, bo już jest sporo materiał. Ale w najbliższych kilka tygodniu wracam na wsi, będę zwiedzać o gospodarstwie. W Mazowieckie, Mazury i lubelskie. Mam dużo plany, i cały czas poszukam nowych bohaterzy, nowych tematów. I jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jakieś gospodarstwo, jakiś ambitny plan, bo ja poszukuję inspirujących ludzi, którzy myślą, Poza systemem, ludzie, którzy robią ambitne rzeczy, a mo może być tak, że oni chcą być samowystarczalni, chcą być off-grid, może buduje jakiś ciekawy naturalny budownictwo, a ludzie, którzy mają różne filozofie związane z uprawy roślin. I uh, no, Oczywiście równy stylu uh, rolniczej, bo ja chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał do tego stopnia, że ja. Mogę tylko robić to, żeby nie musiałbym pracować w inny sposób. Chciałbym, żeby poświęcić wszystkie moje czas i energię na ten kanał, bo chciałbym być z ludźmi, którzy robią inspirujące rzeczy, którzy chcą edukować ludzi i którzy chcą. Podzielić ich, ich historię. To, to, to jest dla mnie najbardziej fascynujące, bo każdy film, każdy farm, każdy temat jest jakieś przygodę dla mnie, bo ja nie jestem żaden ekspert. Ja mieszkam albo w Chicago, albo w Warszawie. Całe życie. Więc to, ten kanał jest trochę mój proces, żeby rozumieć te rzeczy, które brakowałem. A w moim życiu wcześniej. Więc i, i chciałbym powtórzyć, że to, co ja robię, jest niezależnie. Ja nie mam żadnych sponsorów, i te filmy, no te, te pieniędzy od reklamy z YouTube jest trochę śmieszny. Więc te filmy, ten kanał naprawdę istnieje dzięki temu, że dużo osób. A wspierają moje działania, bo, bo widzą, że, że jest niezależny, doceniają moje pracy. więc, jeżeli chcecie a wspierać moje działania, jest informacja, jak możecie to zrobić, w opisie filmu. A dzisiaj po prostu będzie powtórka. To jest film, dzięki permakulturze wróciłem do Korzeni. A ten film już ma sporo wyświetleń, ponad 40 tysięcy, ale ja uważam, że ten film zasługuje dużo więcej bo te tematy, które poruszaliśmy są bardzo ważne i to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak osoba stara się budować a gospodarstwo na takim terenie, który jest jak piasek, jest w ogóle nieużytki. I, i jak to wszystko wygląda, te procesy. I to, to, to jest jakiś science fiction. I to, to jest, to mnie przyciąga. I chciałbym zobaczyć, co będzie dalej z tą gospodarstwem. Więc dzisiaj jest powtórka. Mam nadzieję, że, że ludzie, którzy nie obejrzeli ten film, będą oglądać. Bo jest naprawdę ciekawy człowiek. I. Za tydzień, mam nadzieję, że będzie nowy treści dla Was, i chciałbym, żeby, żeby to wszystko się rozwijało. Dzięki za Wasze wsparcie, za Wasze angażowanie a, i no, miłego weekendu, i pozdrawiam. Jeżeli pojedziesz na jakąkolwiek konferencję poświęconą rolnictwu w Polsce i porozmawiasz z rolnikami, to bardzo dużo rolników mówi, że oni już dochodzą do ściany, że kupowanie nowych oprysków, nowej chemii, nowych nawozów nie przynosi takich obiecywanych efektów, jakie zapowiadano powiedzmy jeszcze 20 lat temu. I oni szukają nowych rozwiązań. Jesteśmy teraz w Dolinie Mgieł. to jest moje siedlisko permakulturowe, które tworzę już od kilku ładnych lat. znajdujemy się w dolinie rzeki Pilicy, to jest wschodnia część Polski centralnej, pogranicze województwa łódzkiego i mazowieckiego. Ja samo sobie mówię, że jestem entuzjastą permakultury. Zawsze mnie to interesowało, zawsze chciałem pracować z ziemią, zawsze o tym marzyłem, ale też przez bardzo długi czas nie miałem dostępu do ziemi. No, i jak wreszcie udało mi się ziścić moje marzenie i kupić pierwszy hektar, to właśnie miało miejsce tutaj i od tej pory, czyli od 2013 roku, działam właśnie w Dolinie Mgieł. Urodziłem się w Łodzi. Wychowałem się w takich dzielnicach jak bałty. Jeżeli znasz trochę Łódź i znasz okolice ulicy Limanowskiego, to hasło Limanka na pewno dużo ci powie. Więc to były trudne miejskie warunki. Potem razem z rodziną przeprowadziliśmy się na widzew. Znów bloki, 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 więc taka betonowa dżungla. Widzew to jest taka sypialnia łodzi. No i w takich warunkach stawiałem swoje pierwsze permakulturowe kroki w dużym mieście. Jedyny obszar, na którym mogłem cokolwiek uprawiać, to był balkon w moim bloku. Więc zacząłem wykorzystywać kilka technik permakulturowych w takich dużych skrzyniach na balkonie, w których uprawiałem pomidory, ogórki, sałatę. I te techniki się sprawdziły. I wtedy zacząłem się do tego bardziej przekonywać. Rozpocząłem studia na kierunku ochrona środowiska na uniwersytecie łódzkim. Wcześniej jeszcze przez rok czasu studiowałem na politechnice łódzkiej na podobnym kierunku, bo to była inżynieria procesowa i ochrona środowiska. Ja może byłem takim niecodziennym studentem, wiesz, bo ja nie przesiadywałem za bardzo na salach wykładowych. Często mnie nie było na różnych wykładach. Ale jeździłem na wszystkie możliwe wyjazdy terenowe po to, żeby pomagać innym naukowcom realizować ich badania terenowe i to mi dało absolutnie super dużo praktyki. Teorie można wyczytać z książek. Natomiast mnie najbardziej fascynowała ta praktyczna część naukowa i to też chyba zostało mi do tej pory. Jest to mniej więcej obszar około 10 hektarów. Dosyć dobrze znam ten teren, ponieważ wsi Gapinin, która jest mniej więcej kilometr stąd, pochodził mój dziadek, moja babcia urodziła się w wsi sąsiedniej, ale zaraz po wojnie opuścili te tereny, potem przenieśli się do miasta, ja urodziłem się już w Łodzi. Ale praktycznie każde wakacje przez blisko kilkanaście lat spędzałem tutaj, właśnie nad rzeką Pilicą, biwakując dosłownie 300 metrów od miejsca, w którym teraz jest położone moje siedlisko. Także to są tereny, w których po prostu bawiliśmy się jako dzieci i obserwowaliśmy to, co się tutaj dzieje. I z tego, co ja pamiętam, to w zasadzie od zawsze, odkąd sięgam pamięcią, tutaj na tych łąkach wypasały się krowy mleczne, za nimi owce. Zwierzęta były puszczone luzem i mogły dowolnie zgryzać ruń pastwiskową. Nikt tego nie kontrolował, nikt tego nie ograniczał. Skutek był taki, że po 20 latach takiej praktyki został tutaj goły piasek. No tutaj mamy gleby e, tak zwanej klasy szóstej albo nawet pozaklasowe, określane w terminologii rolniczej jako nieużytki. E, więc tutaj z punktu widzenia rolnictwa w zasadzie ten teren się nie nadaje do produkcji żywności. Wiedziałeś od dawno, że to jest ruinywany gleb, jesteśmy w najbardziej suchy region w Polsce, po co chciałeś mieć farmę w tym miejscu? Hmm. Jak szukałem ziemi, to zawsze mi się wydawało, że fajnie by było sprowadzić się już na takie gotowe, istniejące gospodarstwo, gdzie są już duże drzewa owocowe, jest jakiś kawałek ogrodu warzywnego. Ale im bardziej wchodziłem w ten temat, tym bardziej zacząłem się interesować rekultywacją zdegradowanych miejsc, bo przecież takich miejsc zdegradowanych, wysuszonych, zamienionych w pustynię, patrząc na skalę globalną, to mamy prawie dwie trzecie powierzchni lądowych. I to właśnie w takich miejscach powinniśmy zacząć uczyć się, jak w tak trudnych, skrajnych warunkach wytwarzać żywność, bo już niewiele tych lepszych gleb i lepszych terenów uprawnych nam zostało. Naukowcy mówią, że w zasadzie przed nami 60 zbiorów, 60 lat, w czasie których będziemy w stanie przy obecnych praktykach rolniczych. Wytwarzać i zbierać plony, wytwarzać żywność. To wydało mi się o wiele bardziej interesujące, o wiele bardziej ciekawe. Takie wyzwanie życiowe, które postarałem się podjąć. Jeżeli uda mi się tutaj, to będę w stanie to zrobić na dużo większą skalę w innych miejscach. No a tutaj jest mój poligon doświadczalny. Tutaj właśnie uczę się, jak pracować z takim zdegradowanym terenem, z bardzo ubogą glebą. Przy minimalnych opadach deszczu, jakie tutaj mamy, bo tak jak wspomniałeś, jest to jeden z najbardziej suchych regionów Polski środkowej. Więc to wszystko jest jakiś eksperyment dla ciebie? Z jednej strony tak, to jest coś, co bardzo mnie kręci, żeby też pokazać innym rolnikom czy osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z permakulturą, że wcale nie trzeba mieć najlepszych gleb, wcale nie trzeba mieć super dużo wody do dyspozycji, żeby zająć się tematem uprawiania żywności na dużą skalę. To jest jeden z aspektów, który gdzieś tam pcha mnie do przodu, żeby po prostu zrozumieć, jak sobie radzić w tak trudnych warunkach. Inne osoby w okolicach wiedzą, co, co robisz. Wiedzą. Na początku, wiesz, jak wiedzieli, że skończyłem kierunek ochrona środowiska, to tutaj w okolicy mówili o mnie, że jestem ekolog, co chodzi po lasach i liczy ptaki. Zawsze ornitologia mnie fascynowała, więc jest trochę prawdy w tym, że często chodzę po lesie i przyglądam się, co tam gdzieś tam, wiesz, lata nad głową. Jak pani, od której kupowałem pierwszy hektar tego siedliska, zapytała mnie, co ja chcę tutaj robić i powiedziałem, że będę uprawiał warzywa i będę sadził drzewa owocowe, to się popukała w głowie i powiedziała mi, że panie, tutaj panu na tych piaskach nic nie wyrośnie. Teraz jest tak, że bardzo często ci ludzie przychodzą i się pytają, kurczę, co ja tutaj zrobiłem? Że to rośnie tak dobrze. I zaczyna się ta rozmowa. I zaczyna się taka bardzo delikatna wymiana wiedzy. I wiesz, ja też się uczę od nich wielu rzeczy. Y cały czas uczę się koszenia kosą. Na przykład, nauczyłem się, jak taką kosę klepać, jak ją ostrzyć w odpowiedni sposób. I ja też korzystam z ich wiedzy, bo oni mają dużo większe doświadczenie niż ja. Nie ja jestem tutaj nowy, nie zajmowałem się przez całe życie rolnictwem. Także ta wiedza idzie w obie strony. Więc ja się uczę bardzo dużo od nich ale jeżeli coś u mnie działa lepiej, to też staram się tą wiedzą podzielić i odrzucam im różne pomysły i część z nich to podłapuje. Ale nadal jesteś traktowany jako dziwak? No na pewno nie robię wiesz, rolnictwa konwencjonalnego, tak. I ludzie też to, to widzą, że a, ten nowacki to zawsze coś tam nowego wymyśli i, i, i robi jakieś tam dziwne swoje rzeczy. No, ktoś tam zawsze zapyta, a po co ja tak ściłkuję? Ja mówię, że no, to właśnie pozwala mi ograniczyć podlewanie roślin. No tak, to jest niegłupie. To ja też zacznę ściółkować u siebie w ogrodzie, i faktycznie jest kilka osób, które tutaj na wsi już mają ogródek, który wiesz, jest zaściłkowany. Uprawiają to nadal po części po swojemu, bazując na swojej wiedzy, ale fajnie, że wykorzystali tą nową technikę w postaci ściłkowania, którą podłapali ode mnie, więc no to jest bardzo fajne. Oczywiście, zobacz, rozejrzyj się dookoła. Tutaj są piękne widoki, to jest absolutnie piękne miejsce. Więc te niedostatki wynikające z tych ubogich gleb, z tych trudnych warunków, są w dużej mierze rekompensowane przez te okoliczności przyrody. I ja zawsze chciałem żyć w takim miejscu. Zawsze chciałem wyrwać się z miasta, opuścić ten zgiełk wielkomiejski i przenieść się gdzieś do, do takiego miejsca, które będzie. Trochę bardziej odżywiało też moją duszę, bo to, to jest coś, co absolutnie było mi potrzebne do życia. Kontakt z naturą, kontakt z przyrodą, bycie blisko tego, co, co jest tak naprawdę chyba najbardziej istotne. No. Posadzenie drzewa jest prostym rozwiązaniem, wiesz, bo sadzisz drzewo raz w życiu i ono potem przez dziesiątki lat będzie dawało Ci owoce Twojej pracy. Wiesz, ja teraz sadzę młode drzewa, ale one będą dawały bardzo dużo tak zwanych usług ekosystemowych za 5, 10, 15 lat moim dzieciom i moim wnukom. Więc ja teraz, może nie zarabiam super dużo jeszcze w tym siedlisku ale ja sobie hoduję zasoby i hoduję sobie, uprawiam sobie pieniądze, tak można to powiedzieć, wiesz. Bo jak te drzewa osiągną wiek taki jak te tutaj, które widzimy, no to one staną się bardzo cennym materiałem, będzie można je pozyskać w sytuacji kryzysowej i coś z nich zbudować, na coś je wykorzystać i albo nawet sprzedać, wiesz. Więc to będzie mój cenny zasób, który ja będę miał wtedy pod ręką. I to jest coś, co też jest bardzo istotne. Wiesz, w takim trochę wyprzedzaniu obecnych czasów. Ja myślę bardzo dużo na temat tego, co się dzieje obecnie, ale staram się też myśleć na temat tego, co się będzie działo za 10, 15, 20 lat. Ja będę wtedy jeszcze żył, więc to, będą, to będzie moja przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci, może moich wnuków, wiesz. Także myślę o tym no, i, i buduję sobie taką odporność na, na nieprzewidziane sytuacje, które mogą y, przyjść w przyszłości. Przy okazji, jakby patrząc na ten szerszy kontekst, największa sekwestracja dwutlenku węgla, czyli ten proces, który pochłania jeden z najbardziej istotnych gazów cieplarnianych z atmosfery, odbywa się właśnie na terenach łąkowych, na których są, rosną drzewa. I to są ekosystemy, które są najlepiej przystosowane do pochłaniania dużych ilości gazów cieplarnianych z powietrza. No więc co można robić innego, wiesz, w dzisiejszych czasach, patrząc na te globalne problemy ze zmianami klimatycznymi? No sadzić drzewa po prostu, nie? To jest tak proste i tak genialne zarazem, że trudno wymyślić coś bardziej skutecznego. No, może jest jeszcze jedna rzecz. Możesz do takiego ekosystemu zaprosić zwierzęta, i wtedy już masz jeszcze lepiej działający mechanizm, który buduje glebę, regeneruje tą glebę, dostarcza żywność nawet w postaci mięsa, bardzo ekologicznego, bardzo czystego i jednocześnie wiesz, stymuluje ten ekosystem do pochłaniania jeszcze większych ilości gazów cieplarnianych. Więc, to jest kierunek, w którym, w którym ja chciałbym pójść. No, i to drzewko teraz będzie mogło sobie rosnąć przez najbliższe kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat. Mam taką nadzieję. Chcesz nas powiedzieć coś o tej Indian Tipi? E, a tak, te tyczki. To są e, tyczki, które faktycznie służyły do tego, żeby e, na ich podstawie zbudować tipi. Ja też od bardzo długiego czasu działam w Polskim Ruchu Przyjaciół Indian. Jest taka grupa rekonstrukcyjna, zajmująca się rekonstrukcją historyczną. Ludzi, którzy są zafascynowani kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. I od czasu do czasu odbywają się u nas tutaj takie zloty, takie obozy, gdzie przyjeżdżają pasjonaci. Mieszkamy przez dwa tygodnie w Tipi, odtwarzamy stare czasy, uczymy się bardzo wielu rzeczy, poznajemy tą no, obcą w sumie dla nas, bo jesteśmy w, wiesz, w Europie, ale jednak fascynującą kulturę. Ja pamiętam, że zawsze za dzieciaka chciałem być Indianinem, bawiliśmy się w strzelanie z łuku, wiesz, to wszystko było gdzieś tam żywe. No i ta ciekawość też popchnęła mnie do tego, żeby się zainteresować nieco głębiej tym tematem i tą kulturą, czy w ogóle wielością, wiesz, kultur, które mamy właśnie w tym obszarze. No i stąd te tyczki. Pierwsze książki przygodowe to były zawsze związane z Indianami, więc bardzo mnie ten świat pociągał zawsze. No też pamiętam, że jak pojawił się film Tańczący z Wilkami, no to już był taki wielki hit, który wiesz, dał nam taką przepustkę wglądu, jak to życie wyglądało, mogło wyglądać. No i toż była totalna miłość i fascynacja, właśnie do, do takiej wolności, wiesz, którą mieli ci ludzie i też życia blisko, blisko z naturą, blisko z przyrodą. No i to było fascynujące, wiesz, jak oni sobie radzili w tych warunkach, jak w takim TIPI mogli przetrwać zimę, gdzie mrozy sięgały, wiesz, minus 30-40 stopni Celsjusza. To w ogóle umiejętność przetrwania tych ludzi w bardzo skrajnych warunkach środowiska to też jest lekcja, która daje bardzo dużo fajnych, praktycznych umiejętności w permakulturze. Także czerpiemy wiesz, z przeszłości, a wykorzystujemy tą wiedzę nawet i dzisiaj. No. Umiejętność rozpalania ogniska, wtedy kiedy wszystko dookoła jest mokre, no to jest podstawa przetrwania. Wiesz. Zobacz, widzisz ten teren tutaj? To jest właśnie miejsce, gdzie latem były tutaj rozstawione tipi, i gdzie przez dwa tygodnie mieszkaliśmy, żyliśmy i korzystaliśmy z tego obszaru. Zobacz, że po odejściu tego plemienia wędrownego. Nie pozostał tutaj żaden ślad, nie ma żadnych odpadów, gleba nie jest uszkodzona, roślinność rośnie sobie dalej. Jakby wiesz, to było fascynujące, w jaki sposób te rdzenne kultury, rdzenne ludy były w stanie w zupełnie lekki sposób żyć na ziemi. Wiesz, nie zostawiając po sobie sterty odpadów, sterty śmieci, nie zostawiając po sobie zgliszczy i zniszczonego ekosystemu. To byli ludzie, którzy wędrowali z miejsca na miejsce, podążając za stadami bizonów, które były głównym źródłem ich utrzymania, a bizony przyczyniały się do tego, że regenerowały ten ekosystem prairie. W bardzo yy, skuteczny sposób, kiedy pierwsi osadnicy europejscy dotarli na tereny centralnych równin, opisywali w swoich kronikach, że czarnoziem, jaki tam zastali, sięgał kilku, nawet kilkunastu metrów w głąb profilu glebowego, a trawy rosły tak wysokie, że można było je zawiązać na supeł nad grzbietem konia. To była olbrzymia produktywność tych ekosystemów i jak biali ludzie przywlekli tam ze sobą nowoczesne metody gospodarowania, jak pojawiła się maszyna parowa, potem silnik spalinowy, jak zaczęto stosować bardzo intensywną orkę tego terenu. To w latach dwudziestych w Stanach było co? Dust Bowl, wielka susza, która ogarnęła centralną część Stanów Zjednoczonych, wielki kryzys gospodarczy, wynikający z tego, że w zasadzie przez 100-120 lat dokonała się tragiczna degradacja tego ekosystemu. Bizony zostały wybite, te koczownicze plemiona praktycznie zginęły, bo zostały przesiedlone do rezerwatów. Załamał się lokalny ekosystem, wyginęło mnóstwo gatunków, między innymi gołąb wędrowny, który dostarczał olbrzymich ilości głana ptasiego i też regenerował właśnie te tereny preriowe. Jakby po tym, jak załamał się ekosystem, załamała się też gospodarka człowieka, która była od tego ekosystemu uzależniona. I to jest bardzo jakby trudna lekcja ale mam nadzieję, że dająca nam wyobrażenie, przed czym my teraz stoimy i ten kryzys, który się teraz rozwija i zaczyna destabilizować nasze codzienne życie, to nam daje bardzo dużo do myślenia i też na poziomie tego dostępu do żywności, dostępu do energii, ludziom bardzo dużo w głowie pozmieniało. Jest bardzo dużo ludzi, którzy do tej pory żyli w miastach, pracowali w korporacji, mieli bardzo poukładane życie i oni teraz dokonują rewolucji w swoim życiu. Opuszczają miasto, przenoszą się na wieś i, mając kawałek ziemi do dyspozycji, zdają sobie sprawę, że, o kurcze, ja nie wiem, co dalej zrobić, nie wiem, od czego zacząć, i szukają wiedzy związanej z tym, w jaki sposób mają wystartować ze swoimi własnymi uprawami warzyw, jak założyć sad dostarczający owoców, jak zacząć hodować swoje pierwsze kury. I z takimi pytaniami przychodzą do mnie. Wiesz. Więc y, ja widzę, że jest coraz większe zainteresowanie. No, jest to bardzo ciekawy czas na pewno. Nie potrzebujemy żadnych nawozów z zewnątrz, które teraz są super drogie. No i trzeba je sprowadzać, do tego jest transport. Wiesz, y, kolejne emisje dwutlenku węgla z tego transportu. Taki transport też opiera się głównie na paliwach kopalnych. A my tutaj pracujemy trochę nad taką niezależnością y, żywnościową. Chcemy być suwerenni, chcemy mieć własne nasiona. Chcemy mieć własną żywność organiczną, bez chemii, bez nawozów syntetycznych i jednocześnie pracujemy nad tym, żeby w procesie wytwarzania tej żywności zadbać też o tą glebę. Czyli robimy kompost własny, który uzupełnia nam te składniki, które wyciągamy z żywnością. No i patrząc na jakość tych plonów, a przede wszystkim na ich smak i wartości odżywcze, to jest coś, co zjadając taką żywność to jeszcze nas leczy. Przy okazji, bo dostarcza nam naprawdę wszystkich wartości, których nasz organizm potrzebuje, i nie jest to żywność, która musiała przejechać wiesz, dziesiątki czy nawet tysiące kilometrów, żeby do nas dotrzeć. Także mamy to prosto z tego pola. Jako zwykły człowiek, ja widzę te fosolki i ja myślę, że ja mógłbym kupić coś takiego w sklepach za 5 zł, mhm. i ja nie muszę robić tej wszystkie pracy, przygotowanie gleb i tak dalej. Więc. O co chodzi? że Masz taką motywację, bo jest sporo pracy, żeby mieć kilka kilogram swojej własnej fasolki, dla wielu ludzi to nie warto. Mhm. Wiesz co, ale jak kupujesz taką żywność w sklepie, to nie wiesz nic na jej temat. Nie wiesz, jak rolnik, który wyprodukował tą żywność, w jaki sposób ją uprawiał. Nie wiesz czy stosował chemię, nie wiesz skąd tak naprawdę ta żywność do ciebie przyjechała, trafiła do tego sklepu, jak była przechowywana i tak dalej i tak dalej. Wiesz, jest takie mądre powiedzenie, że jesteś tym co jesz. Ale mój nauczyciel permakultury Joe Lawton dodaje do tego, że jeżeli nie wiesz skąd pochodzi twoja żywność, którą zjadasz, to czy wiesz kim jesteś? Rozumiesz o co chodzi? I to nam daje pewność, że ja wiem, skąd pochodzi moja żywność. Ja wiem, w jaki sposób ja ją wytworzyłem. Ja wiem, jakie wartości odżywcze ona daje mojemu ciału, mojemu organizmowi, i wiem, że to wszystko pochodzi z tego miejsca, w którym ja żyję. Więc jasne, to kosztuje trochę wysiłku, ale jak sobie policzysz, ile tak naprawdę trzeba było włożyć w to, żebyś ty mógł kupić fasolę z supermarketu, to się okaże, że do wytworzenia jednej kilokalorii energii w postaci tej fasoli supermarketowej trzeba było zużyć 50 kilokalorii energii w postaci paliw kopalnych, nawozów, pracy, roboczo-godzin, żeby to wytworzyć i dostarczyć do tego supermarketu. A ja tutaj mam przelicznik jeden do jednego, bo ja jedną kilokalorię swojej pracy, swojej energii wbudowanej w mój organizm, przekładam na jedną kilokalorię w postaci tej fasoli. Więc tu się zaczyna ciekawa wiesz, sytuacja. Ale czy mówisz, że nie kupujesz jedzenia w sklepach? Na ten moment jeszcze jakieś tam rzeczy kupujemy, natomiast sporo rzeczy mamy już własnych i nie musimy tego w ogóle kupować, co też zostawia nam wiesz, trochę oszczędności w kieszeni, bo żywność poszła teraz bardzo do góry, jeżeli chodzi o cenę, a my mamy bardzo dużo tej żywności już z własnych grządek, z, własnego, z własnych poletek, także... To jest coś, co daje nam też taką, takie poczucie bezpieczeństwa. Wiesz? Nie musimy ciągle, że tak powiem, harować, pracować po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko po to, żeby zaraz to wydać w sklepie i kupić sobie wątpliwej jakości żywność. Na pewno nie będę w stanie wytworzyć 100% żywności tutaj u siebie na, na, na farmie, na gospodarstwie, ale też ja nie chcę być w 100% samowystarczalny. Ja chcę żyć w jakimś takim bliskim kontakcie z innymi rolnikami, którzy tutaj działają, więc no nie wiem, na przykład nie mamy krów, więc mleko kupujemy od sąsiadki ze wsi obok, do której mamy 2 kilometry, wiesz, możemy podjechać rowerem. Z małym baniaczkiem i za naprawdę rozsądne pieniądze kupić od niej mleko, albo zawieść jej warzywa po to, żeby się wymienić z nią za to mleko. Także ja nie chcę mieć wszystkiego u siebie. Permakultura też mówi o tym, że budujemy połączenia nie tylko z glebą, nie tylko z naturą, ale budujemy też połączenia z ludźmi, którzy żyją dookoła nas. Wiesz, taka lokalna samowystarczalność, myślę, że może być zbudowana na poziomie tej lokalnej społeczności, niekoniecznie na poziomie jednej farmy, jednego gospodarstwa. Więc ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, nie muszę się zajmować wszystkim po to, żeby mieć poczucie, że mam bardzo dobrej jakości żywność wokół siebie. Patrząc na to nasze siedlisko, nie widzisz tutaj zbyt wielu plonów y, takich typowych rolniczych, tak? Nie mamy 20 hektarów żyta, które możemy zebrać raz w roku i zarobić na tym 50 tysięcy złotych na przykład na sprzedaży ziarna, tak? Permakultura to jest taka bardzo ciekawa opcja, która uczy nas jak sobie budować bardzo odporny budżet domowy. Bo owszem, ja nie zarobię, wiesz, dziesiątek tysięcy złotych na sprzedaży jednego plonu, ale zarobię całkiem niezłe pieniądze na sprzedaży 15 różnych plonów. I to będą sadzonki drzew, i to będą sadzonki traw, to będą po części jakieś warzywa, to będą grzyby, to będzie trochę zysku ze sprzedaży kurzych jaj, świeżych. I wtedy jakby nagle okazuje się, że po pierwsze, jeżeli jakaś z tych rzeczy ci w danym roku nie wypali, to nie jesteś skończony, nie, nie zbankrutowałeś. Jeżeli mój sąsiad ma 10 hektarów żyta i w to żyto wejdzie mu sporyż i nie będzie w stanie sprzedać tego żyta, no to on już jest skończony. On nie spłaci kredytu, nie odrobi tej straty, którą musiał włożyć w nawożenie, w przygotowanie gleby, i dla niego to już jest sezon w plecy, wiesz. To jest bardzo duży dramat. Bardzo często całe gospodarstwa w ten sposób się załamują. Jeżeli ja mam bardzo zróżnicowany dochód z różnych elementów mojego siedliska, no to wtedy, jak mi jakaś rzecz nie wypali, to mam zawsze pięć innych, które mi wyjdą. I wtedy z nich mam dochód, wiesz. I jeżeli jeszcze do tego dołożę takie usługi, które świadczę w postaci projektowania permakulturowego, czy w postaci doradztwa, które prowadzę też dla innych ogrodników, rolników, no to wtedy mój budżet wygląda całkiem nieźle. Wiesz, ja od 2013 roku cały czas zarabiam też na to, żeby móc sobie kupić kolejne hektary ziemi. Małą łyżeczką też się można najeść. Jest takie powiedzenie i jeżeli masz tych małych łyżeczek 10, to możesz się najeść bardzo dobrze, więc o to tutaj chodzi. To jest właśnie podstawa permakultury. Już zupełnie inaczej traktujemy glebę, wiesz. Zaczynamy mówić o biologizacji gleby, a nie chemizacji gleby. Zaczynamy mówić o odbudowaniu materii organicznej w glebie, o budowaniu tego profilu, który zbudowany jest z gąbki węglowej. Rekarbonizacja gleb. To są tematy, które przyciągają coraz większą atencję wśród rolników, którzy działają na dużych obszarach, na dużych areałach. I na pewno w najbliższej przyszłości będziemy mieli z jednej strony powrót do małoskalowego rolnictwa opartego na małych, rodzinnych gospodarstwach, które działają na kilku, kilkunastu hektarach, i te gospodarstwa będą dostarczały żywność na skalę lokalną. Tak? To jest też to, co my mamy w planach. Ja chciałbym dostarczać żywność tutaj do kilku miejscowości, które są najbliżej mnie, po to, żeby skrócić dystans, jaki przemierza żywność wytworzona u mnie, zanim dotrze do konsumenta. Natomiast widzę, że też bardzo duża część produkcji żywności wejdzie do miast. Już wiesz, teraz mówi się o, o farmach wertykalnych, coraz więcej mówi się o wykorzystaniu energii geotermalnej czy fotowoltaiki. Tak jak się to dzieje na przykład na Islandii, wiesz, wykorzystanie energii geotermalnej do uprawy żywności w warunkach szklarniowych, zaraz na obrzeżach dużych miast. I ta żywność znów będzie docierała krótkim dystansem od producenta do konsumenta. To ograniczy zużycie olbrzymich ilości paliw kopalnych. I to ma sens, wiesz, to jest coś, co będzie napędzało na pewno proces wytwarzania żywności na dużo większą skalę, niż jest to obecnie. Więc będzie to bardzo ciekawe zderzenie tradycji. I tego, co wykorzystywaliśmy w rolnictwie, powiedzmy to, ekologicznym, tradycyjnym, jeszcze przed II wojną światową, ale teraz patrzymy na to przez pryzmat zupełnie innych narzędzi poznawczych, zupełnie innego bagażu wiedzy, zupełnie innego bagażu doświadczeń, praktyk, prób i błędów, które przez te 60 parę lat żeśmy sobie przepracowali w permakulturze i w rolnictwie regeneratywnym i w agroleśnictwie i dużo mądrzej... Wykorzystujemy to, co daje nam tradycyjne rolnictwo, to bliskie ziemi, bliskie natury, ale też do tego dołączamy coraz to nowsze technologie, wiesz, uprawy bezglebowe, hydroponiczne, akwaponiczne, czyli uprawy bez użycia gleby, gdzie bardzo mocno ograniczamy zużycie wody na przykład. I jesteśmy w stanie tego typu elementy łączyć z istniejącą infrastrukturą dużych aglomeracji miejskich i na miejscu w miastach, których ta żywność jest najbardziej potrzebna, wytwarzać duży procent tego, co te miejskie obszary potrzebują. No i to znowu skróci dystans, i mam nadzieję, Zmniejszy ilość, jakby potrzebnej energii, którą musimy włożyć do systemu, żeby wyjąć ją w postaci kalorii dostarczanych przez żywność. Więc to są rzeczy, które będą cały czas się ścierały ze sobą i dadzą początek czemuś zupełnie nowemu, czego jeszcze do tej pory nie doświadczaliśmy na tak dużą skalę. To jest przyszłość rolnictwa. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subscribe. subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej filmów o rolnictwie w Polsce. Łukasz, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania. Przede wszystkim na stronie internetowej Siedliska Permakulturowego Dolinam czyli www.dolinamgiel.pl na naszym Facebooku i na mojej stronie Łukasz Nowacki, Permakultura dla Każdego i na kanale YouTube'owym Łukasz Nowacki, Permakultura dla Każdego. Super. Dzięki, Łukasz. Dzięki, Jonathan, za odwiedziny. No, Dajcie be... lajka. Będę wracać na pewno. Zapraszam.